Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, jak szybko rosnąć siłę w Rise of Kingdoms. Zaraz trending będzie mnie kręcić jak cama. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Także jeśli jesteście zainteresowani, to gorąco zachęcam do subskrybowania tego kanału, a także do wspierania go na inne sposoby poprzez lajki, poprzez komentarze, bo to sprawia, że ten kanał też rośnie w siłę. Mam nadzieję, że przynajmniej porównywalnie do tego, jak rośnie wasze konto. I żadna konkurencja z nami nie będzie porównać się. Okej, przejdźmy w takim razie do rzeczy. Na początku odpowiedzmy sobie pytanie, kiedy ta siła przybywająca jest ważna i dlaczego? Moim zdaniem ona będzie ważna dla graczy, którzy zaczynają grę na młodym królestwie zwłaszcza. No bo wtedy chcemy, wiadomo, jak najszybciej wbić dużo mocy. Jest tam też zazwyczaj jakaś taka konkurencja w królestwie i to, że będziemy mieli tej mocy, może często sprawić, że będziemy mogli się też dostać do lepszego sojuszu. Ponieważ na początku, przed KVK1, jeszcze nie wiemy za dużo o graczach i jedyny sposób jakiejś tam weryfikacji może odbywać się właśnie przez moc. A dostanie się do dobrego sojuszu będzie oczywiście bardzo ważne. Także tutaj warto będzie zainwestować. Ja od razu mówię, że nie będę tutaj mówił o wielu rzeczach, o których mógłbym powiedzieć, bo ten odcinek trwały 1,5 godziny, także będę starał się streszczać i będę się odwoływał do kolejnych odcinków. Jak na przykład na początku gry polecam sobie też zrobić konto skoczka i dzięki skoczkowi też możemy mieć taką małą przewagę na samym początku i to też będzie sprawiało, że ta nasza siła na początek będzie lepsza. Także tutaj polecam zobaczyć odcinek o koncie skoczku. Ok, dobrze, a teraz przejdźmy już do konta i taka, ja bym powiedział, jedna z takich prostszych, ale ważniejszych rzeczy. Nasza siła na początku samej gry będzie bardzo związana z budynkami, jakie mamy w środku naszego miasta i z technologią. To są jakby dwa główne źródła siły, które będziemy mieli. Będzie to też trenowanie jednostek, ale na samym początku siła związana z trenowaniem jednostek będzie naprawdę niewielka. Biceps. Robimy biceps. Powinno mięśni nie potrzebujemy. Ani plecy się ruszać, ani nic. Trzeba tylko biceps pochować. Więc będziemy chcieli jak najbardziej budować jak najszybciej i jak najwięcej. No i teraz jak to zrobić? Przede wszystkim ważna sprawa to, jeżeli mamy budowanie, które jest krótkie, tutaj na przykład widzicie 9 sekund, tak? To takie budowanie robimy sobie w trakcie dnia albo kiedy jesteśmy aktywni. No w ogóle 9 sekund to wiadomo, że mogę sobie poczekać. Niekiedy ale to będzie troszeczkę dłużej, na przykład to będzie 10 minut. Albo nawet godzina, albo 2 godziny, to jest wszystko jeszcze w porządku. To są takie sprawy, które można sobie spokojnie załatwić w trakcie dnia, bo jeszcze w trakcie dnia będę się później logował i mogę sobie to wbić na poziom najwyższy. Natomiast jeżeli mam już takie długie budowanie, na przykład tu mam dzień i 12 godzin, albo nie wiem, mam 15 godzin, czy 8 godzin, to warto to zrobić w trakcie, kiedy będziecie spali, tak? Tak, żeby rano wstać, no i mogę sobie zrobić znowu na wyższy poziom, czy mogę sobie później przyspieszyć tą resztę, ale w trakcie waszego snu warto, żeby zawsze wam się coś właśnie dłuższego budowało, badało i tak dalej, i tak dalej. Także to taka, wydaje mi się, podstawowa różnica. Dalej, kiedy budujemy, warto zadbać o wszystkie możliwe dodatki, jakie możemy mieć. Jeżeli już mamy otwartą Lost Temple, świątynię, to możemy poprosić o tytuł, ale to będzie dopiero na późniejszym etapie królestwa. Natomiast jeśli chodzi o naszą technologię, to mamy tutaj na przykład, zobaczcie, kamieniarstwo, które daje nam szybkość budowy 15%, więc na pewno jest to technologia, którą sobie szybko warto odkryć. Tutaj mamy jeszcze piśmiennictwo, zobaczcie, znowu tu będziemy mieli przyspieszone z kolei badania, też warto wbić.
I będziemy mieli później jeszcze inżynierię i matematykę, które będą robiły dokładnie tak samo. Także to są bardzo ważne technologie, które sprawią, że będziemy mogli te badania zrobić szybciej, no więc będziemy też szybciej rosnąć w siłę. Kolejna sprawa jest związana z tym, że jeżeli już budujemy albo robimy jakieś badania, to starajmy się zrobić tak, żeby jedyną rzeczą, która nas blokuje, są przyspieszenia, ewentualny ich brak, a nie surowce. Czyli ważne jest to, żebyśmy mieli zawsze dużo surowców. Jeżeli mamy taką sytuację, że brakuje nam surowców, żeby zrobić pewne rzeczy, to wtedy jest dobry pomysł, żeby zrobić sobie konto farmę, tak? Czyli takie konto, na którym będziemy mieli tylko surowce i po prostu przerzucamy te surowce na konto główne, tak żeby surowce nigdy dla nas nie były problemem. Dzięki temu też będziecie rosnąć w siłę dużo szybciej. Kolejna sprawa, są to wszelkiego rodzaju wydarzenia i wszystko, co tutaj mamy. Chodzi mi tutaj po prostu o to, że wszystko, co macie, powinniście klikać. Czyli macie tutaj właśnie że tak powiem, wyzwania codzienne, robicie je wszystkie, odbieracie wszystkie nagrody. To jest moje konto farma, więc ja tutaj tego nie robię, więc oczywiście nie patrzcie na to pod tym kątem. Jeżeli są jakieś wydarzenia, które możecie zrobić, zróbcie te wydarzenia, które można zrobić, tak? Szczególnie te, które dają nam jakieś dodatkowe klejnoty. Jeżeli mamy na przykład tutaj test, z którego możemy coś dostać, to robimy sobie test i robimy egzamin wstępny i też tutaj coś dostajemy. I im więcej będziecie tego klikać, im więcej tych rzeczy będziecie robić, tutaj na przykład zwoje z lucerny, tak, wszystko to, jeżeli będziecie robić, to po prostu zwiększacie swoje szanse, żeby szybciej rosnąć. Warto też wykorzystać to stoisko, tak, bo tutaj też możemy sobie kupić nie za klejnoty, tak, ale możemy sobie zobaczyć, 6 godzin przyspieszeń kupiłem bez używania klejnotów za surowce, tak, więc wtedy warto to zrobić. Ja Wam tutaj odświeżę, tego oczywiście nie polecam, ale o, zobaczcie, tutaj za surowce mogę kupić przyspieszenie, zobaczcie, 4-3 godzinne, bardzo cenne, i ciach, i tutaj przyspieszenie, i tak dalej, to jest naprawdę fajna rzecz, z której warto skorzystać, żeby znowu szybciej rosnąć w siłę. Ok, kolejna rzecz, która będzie bardzo ważna, to będzie Wasz sojusz. Warto być w takim sojuszu, w którym jest duża ilość graczy, bo będzie to związane z tym, że wiecie, ilość pomocy, tak, nie tutaj źle patrzę, natomiast zróbmy sobie na przykład jakieś większe budowanie, niech będzie to, niech stracę, i zobaczcie, będzie tutaj działała pomoc, tak, czyli pomoc może przyspieszyć to moje budowanie, tak. Tylko tutaj musi ktoś, że tak powiem, tą pomoc kliknąć i wtedy będziemy widzieli, ile szybciej. Tak, o, właśnie, widzimy i już przyspiesza, czyli widzicie, skrócono o 10 minut 33 sekundy i za każdym razem, kiedy ktoś z mojego sojuszu kliknie tą pomoc, to będę miał skrócone, tak? Więc warto, żeby to był aktywny sojusz, żebym po prostu tę pomoc uzyskiwał jak najszybciej, jak najwięcej. Tak, warto też zadbać o to, żeby mieć jak najwyższy poziom tego budynku, chwileczkę, czyli centrum sojuszu, bo im więcej będziemy mieli tutaj, im większy będziemy mieli poziom, tym więcej tych pomocy będziemy mogli dostać, tak? Czyli zobaczcie, aż do 30 na ostatnim poziomie, a na początku mamy ich zaledwie 5. Także warto o ten budynek zadbać, bo on też bardzo przyspieszy wasze badania, waszą budowlę, w zasadzie wszystko, co tutaj macie. Bycie w dużym i aktywnym sojuszu też sprawi, że będziemy mogli odebrać różnego rodzaju paczki, czyli na przykład tutaj, jeżeli ktoś coś kupi, to będę mógł i zobaczcie, dostałem przyspieszenia tylko za nic, tak? Tylko musiałem to kliknąć przez to, że ktoś z mojego sojuszu coś kupił. Jeżeli tych kupujących będzie więcej, no to automatycznie ja tych przyspieszeń też będę miał więcej i będę sobie odbierał, tak? Nie zawsze są to przyspieszenia, ale czasem są to też inne dobre rzeczy. Poza tym, z tego, że inni będą robili na przykład forty, też będę miał plusy.
czyli na przykład surowce, tak, które akurat tutaj widzimy. Także tutaj też jest dużo różnych plusów związanych z byciem w dobrym sojuszu, więc staramy się być po prostu w jak najlepszym sojuszu. I im więcej będziemy mieli siły, im bardziej będziemy aktywni, tym do lepszego sojuszu będziemy mogli się dostać, a im lepszy sojusz mamy, tym szybciej rośniemy z nimi. W sojuszu też jest tak trochę, że ta, że tak powiem, spirala aktywności się kręci. Jeżeli jesteśmy w sojuszu aktywnych graczy, gdzie oni są aktywni, to oni też będą jakby napędzali naszą aktywność poprzez po prostu, nie wiem, rozmowy, sytuacje różne, śmieszne i tak dalej, to będzie wszystko ze sobą związane. Także na pewno bardzo to polecam. Jeśli chodzi o wydarzenia, to tutaj warto też za każdym razem zrobić sobie dobrze ekspedycję. Też polecam odcinek uczestniczyć w Kanionie Zmroku, nawet jeśli na mnie idzie uczestniczyć w Arce Ozyrysa, jeżeli tylko mamy opcję. Te wszystkie wydarzenia, które tu mamy, tak jak powiedziałem, one są ważne, żeby w nich uczestniczyć, żeby je robić, bo za każdym razem będziemy dostawali jakieś plusy. Więc po prostu oczywiście regularnie otwieramy skrzynie, nie tak jak ja teraz, tak, tylko za każdym razem, bo w tych skrzyniach też będzie dużo bardzo ciekawych rzeczy. O, nawet teraz szkic dostałem, także akurat to dobrze wygląda. No i mieliśmy paczkę. Paczka tutaj przypomina o tym, że oczywiście najszybszym sposobem na to, żeby rosnąć w siłę, będzie wydawanie pieniędzy. Tutaj odsyłam do znowu kolejnego odcinka o tym, na co warto wydawać pieniądze w Rise of Kingdoms. Jest taki u mnie odcinek na kanale i tam sobie możecie zobaczyć. I to oczywiście sprawi, że zależnie od tego, ile zainwestujecie, ta siła będzie dużo, dużo wyższa. Wydaje mi się, że jeżeli planujecie w ogóle wydawać na tą grę, to na samym początku jest to naprawdę dobre, bo będziecie mieli dużą przewagę nad innymi i znowu będziecie mieli dużo większą siłę, dużo lepszych, nie wiem, dowódców, cokolwiek, tak? Będzie widać, że jesteście lepszymi graczami, będziecie mogli znowu dostać się do tego lepszego sojuszu, tak? Dzięki któremu znowu będziecie mieli dużo, dużo więcej plusów, tak? Więc nawet jeżeli planujemy wydawać jakieś takie mniejsze pieniądze, to warto to zrobić sobie od samego początku, bo ten plus wtedy będzie największy. Aczkolwiek nie ma oczywiście konieczności, bo mało kto, wiecie, w grę, którą gra pierwszy dzień albo drugi, inwestuje od razu pieniądze, tak? Bo na przykład wie, że to będzie ta gra, która mu się podoba, ona może się znudzić w trzeciego dnia, no i trochę ta inwestycja będzie na nic. Natomiast oczywiście nie ma tutaj dwóch zdań, że jeżeli chcielibyśmy bardzo, bardzo szybko rosnąć w siłę, no to wydawanie pieniędzy zrobi za nas robotę i nie ma takiej aktywności, która mogłaby, że tak powiem, zniwelować to, że ktoś będzie wydawał pieniądze. Ok, więc jeszcze raz przypominam, tutaj najważniejsza tak naprawdę jest aktywność. Oczywiście w tym, że tak powiem, patrząc na to, że nie będziemy wydawać jakichś ekstremalnie dużych pieniędzy, warto zabijać barbarzyńców. Wszystko, co daje nam jakiekolwiek korzyści, to robimy. I tak naprawdę im więcej zainwestujemy, im bardziej będziemy aktywni, tym ta siła nasza po prostu będzie większa. Natomiast jeżeli będziemy mało aktywni, no to ta nasza siła będzie rosnąć powoli. Znaczy to nic z tego nie będzie. Z kanapeczki małej. Zapomnijcie. Musicie tak jeść. Się uczy teraz. Oczywiście w tym, że nasza siła rośnie powoli, nie ma tak naprawdę nic złego i tym też nie powinniśmy się przejmować. Takich graczy rosnących powoli jest cała masa. Niektórzy zaczynają, na przykład łapią bakcyla trochę później i później przyspieszają. Nie ma tutaj tak naprawdę jakiegoś złotego środka. Inni są tacy, którzy, wiecie, bardzo szybko rosną siłę przez pierwsze 2 tygodnie, ale kosztuje ich to tyle energii, że trzeciego tygodnia opuszczają grę, bo już po prostu dla nich jest to jakieś takie, nie wiem, wysysające z nich energię. Więc na koniec jeszcze tylko powiem tyle, że pamiętajcie, żeby zachować w tym wszystkim umiar i życzę Wam powodzenia. Życzę, żeby Wasze konta rosły jak na drożdżach i
wszystko co z nimi związane. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Nie ma limpy.